Już czwarty w dniu dzisiejszym. Narożnik czerwony, Oborski Dawid, Energetyka Lubin. Narożnik niebieski, Ziewiec Piotr, Star 1926, Starachowice. Bardzo mocne trafienie Oborskiego, który silnym prawym sierpowym trafił swojego przeciwnika. Szerokie ciosy Oborskiego, niemniej na pewno to bardzo silne uderzenia i myślę, że zawodnik ze Starostarachowice powinien jednak nie wdawać się w wymianę, ale bacznie uważać i może troszeczkę dać się wyszumieć swojemu przeciwnikowi, a potem przejść do kontrataku. Bo w tej chwili na pewno silniejszym fizycznie jest zawodnik z Energetyka Lubin. Sędzią ringowym tego pojedynku jest Jacek Konowal. No i tutaj właśnie to, czego się bałem, po prostu, że Oborski i kolejny bezpośredni cios prawy sierpowy w wykonaniu Oborskiego, teraz prawy z dołu również trafia. No tutaj sędzia Jacek Konowal powinien jednak bacznie się przyglądać akcjom Oborskiego, który jak na tę wagę naprawdę ma dynamit w rękach. Niemiłosiernie obija swojego przeciwnika i sędzia Jacek Konowal interweniuje, licząc zawodnika ze Starachowic. Piękny prawy sierp, naprawdę z takim przedmachem jak do rzutu, powiedzmy oślepym albo jakimś jeszcze innym przyborem lekkoatletycznym. Jeszcze jedno liczenie do 8. Wydaje mi się, że tutaj już można było przerwać ten pojedynek. Ale gong gratuluje z opresji zawodnika ze Starostarachowice. Odpoczynku dobrze mu na pewno zrobi. Niemniej jednak już dwukrotne liczenie. Cenne uwagi trenera niebieskim narożniku dla młodego zawodnika ze Starostarachowice.
No tutaj Oborski Dawid już naprawdę prawie że bezkarnie. Atakuje swojego przeciwnika, zadając mu dużo bardzo groźnych i niebezpiecznych ciosów. No troszeczkę sędzia Jacek Konował przyspał. Popularnie mówiąc, to był bardzo mocny cios na górę, który mocno zachwiał przeciwnikiem, ale skończyło się to szczęśliwie i całkiem słusznie. Sędzia ringowy, pan Jacek Konował, przerywa ten pojedynek. A pragnę przypomnieć, że był to czwarty pojedynek dzisiejszych walk eliminacyjnych w serii popołudniowej. Kategoria wagowa do 52 kg. Spotkali się w nim Oborski Dawid, Energetyka Lubin oraz Ziewiec Piotr Star, 1926, Starachowice. RSC, zwycięstwo Dawida Oborskiego, Energetyka Lubin. Drugiej serii eliminacyjnej Andrzej Wasilewski, kontra, czerwony, Sebastian Parki, czarny, smutny.